Projekt Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dobiega końca. Ostatnią inwestycją, która jest w tej chwili realizowana, to jest modernizacja sieci w obrębie ulicy Metalowej. Tam trwają prace. W sumie w ciągu ostatnich 4 lat między innymi zmodernizowano sieci przy ulicach Gałczyńskiego, Wańkowicza, Barcza, Burskiego, Wyspiańskiego, Dybowskiego, Sikorskiego, Głowackiego, Wojska Polskiego. Ulicy Piłsudskiego, na ulicy Wyszyńskiego, w centrum miasta, Mazurska, Partyzantów, Świdowidackiej. W sumie MPEC wymienił 19 km sieci ciepłowniczej z około 182, które obsługuje w Olsztynie, a także poza terenem administracyjnym miasta, na przykład w gminie Stawiguda. Wymiana sieci na nowe sieci w technologii preizolowanej, gdzie instalacje rury mamy pokryte specjalną powłoką pianki poliuretanowej, która właśnie nie dopuszcza do tego, żeby następowały straty ciepła na przesyle, zmniejsza koszty tego procesu dystrybucji, tym samym też istotnie wpływa na optymalizację kosztów ceny ciepła. W tej chwili około 72% naszych ciepłociągów to są te ciepłociągi wybudowane już w nowej technologii. W ramach kończącego się projektu na funkcjonujące ponad 1730 węzły cieplne przebudowano 73, z grupowych na indywidualne. Zlokalizowane są m.in. w budynkach przy ulicy Smętka, Żołnierskiej, Okulickiego, Małeckiego czy Mrągowiusza. System lepiej pracuje przy węzłach indywidualnych, łatwiej się go reguluje, łatwiej się reguluje dostawy ciepła już dla poszczególnych budynków. Są zmniejszone straty dostawy ciepła tymi sieciami pomiędzy węzłem głównym a poszczególnymi budynkami, ponieważ wyeliminowaliśmy niskoparametrowe sieci wewnętrzne, które były do tej pory własnością naszych klientów. Realizacja takich projektów jest kluczowa dla sprawnego systemu ciepłowniczego w mieście, szczególnie kiedy zdecydowana większość mieszkańców z niego korzysta. W tym momencie dochodzimy już do 70% mieszkańców Olsztyna, szczególnie jeżeli chodzi o zabudowę wielorodzinną. Tutaj można powiedzieć, że nawet 90% wielorodzinnej zabudowy miasta to są nasi odbiorcy. Nowoczesna sieć ciepłownicza i węzły indywidualne to mniej awarii, większa pewność dostaw ciepła i mniejsze problemy w trakcie sezonu grzewczego. To także konkretne oszczędności surowców energetycznych oraz poprawa wskaźników ekologicznych przedsiębiorstwa. Projekt cały zakładał oszczędności wynikające z mniejszych strat sieci ciepła na poziomie około 37 tysięcy gigajouli rocznie. W związku z tym mniej go musimy wyprodukować, a to przekłada się na mniejszą emisję dwutlenku węgla. I tutaj ten projekt też zakładał i to zostało zrealizowane, mniejszą emisję o około 4 tysięcy ton dwutlenku węgla rocznie. Założenia to jedno, efekty zaś weryfikują konkretne dane. Jak podkreśla prezes spółki, analizy procenta straconego ciepła na przesyle z ostatnich lat są zadowalające. Widzimy, że ten procent spada. Zaczynaliśmy na poziomie około 13% strat ciepła. W tym roku już mamy około 10%, więc to są, wydaje się, 3% niedużo, ale przy odniesieniu tego do faktycznych kosztów, to są naprawdę bardzo duże oszczędności idące w dziesiątki tysięcy złotych. Trzyetapowy projekt finansowany był z dotacji unijnych, preferencyjnej pożyczki udzielanej ze środków krajowych przez NFOŚ i kredytu. Zostanie zrealizowany do końca grudnia 2023 roku.